Dla warszawskich narciarzy było to najważniejsze wydarzenie tegorocznej zimy. W ubiegłą niedzielę, punktualnie o godzinie 11, ruszył pierwszy w stolicy wyciąg narciarski. Jeszcze nie wiadomo, jak wskoczyć, by nie wyskoczyć, ale początki zawsze są trudne. O tym, jak potrzebny był w Warszawie wyciąg i ile ich jeszcze by się przydało, najlepiej świadczy tłum w parku na Moczydle. Zaplanowane zawody nie odbyły się, bo któż by pokierował taką armią narciarzy? W takim tłoku nikt się jeździć nie nauczy. Chętnych coraz więcej. Trzeba więc poważnie pomyśleć o stworzeniu w Warszawie warunków do uprawiania sportów zimowych.